Polski cyrk pełny jest dziwnych i nietypowych momentów. Dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zestawienie najdziwniejszych zachowań polskich polityków. Numer 1. 28 marca 2024 roku podczas negocjacji z ukraińską stroną Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, wykazywał nietypowe zachowanie. Ukraińscy dziennikarze uchwycili jeden z momentów na zdjęciu, które szybko stało się rozpoznawalne. W trakcie spotkań przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury, Funduszy Rozwoju Finansów, Aktywów Państwowych oraz Rolnictwa brali udział w negocjacjach z ukraińską delegacją. Ukraińskie Stowarzyszenie Zbożowe opublikowało informacje na temat nietypowego zachowania Kołodziejczaka w mediach społecznościowych. Ich komunikat brzmiał: podczas negocjacji wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Michał Kołodziejczak, zachowywał się niezwykle dziwnie. Regularnie wstawał i wychodził z pokoju, po czym powracał, wykazując oznaki nerwowości. Sytuację tę skomentował sam Kołodziejczak, pisząc: to, że zaatakowali mnie ci, którzy nie osiągnęli swojego celu w negocjacjach, to jestem w stanie zrozumieć i nawet mi schlebia. Ale to, że wielu naszych zagrało w ich grę, tego zrozumieć nie potrafię. Numer 2. Dziwne zachowanie Krzysztofa Bosaka podczas konferencji. 11 grudnia 2020 roku Krzysztof Bosak na konferencji zabrał głos w sprawie Narodowego Programu Szczepień. Internauci zwrócili uwagę nie tylko na treść jego wypowiedzi, ale także na jego nietypową ekspresję. Rolą odpowiedzialnych liderów, odpowiedzialnych polityków jest informować opinię publiczną o tym, jak sprawy wyglądają i ostrzegać wtedy, kiedy trzeba ostrzegać. Jeżeli rząd prezentuje coś, co nazywa się Narodowym Programem Szczepień, co powstało w nie wiemy jak krótkim okresie czasu, co nie wiemy z kim było konsultowane, co dotyczy tylko jednej kwestii, a nie całości tematyki szczepień. Jeżeli zostało to przedstawione na konferencji prasowej, następnie dano 2 dni na zgłoszenie uwag, 1 dzień na ich analizę i uwaga, uwaga, ten 1 dzień jest nawet dniem roboczym, to niedziela. To niedziela. Tak, rząd przedstawił ten kalendarz w ten sposób, że do soboty można zgłaszać uwagę, w niedzielę one będą analizowane. W poniedziałek każdy, kto uczestniczył przy redakcji jakiegokolwiek dokumentu, raportu, analizy, czegokolwiek, co ma być opublikowane, wie, że potrzeba 1 dzień na wprowadzenie poprawek redakcyjnych i poprawki w składzie. Krzysztof Bosak skomentował tę sytuację w mediach. Insynuacje internautów są na tyle niepoważne, że nie będę ich komentował. Jeżeli ktoś obserwował moje konferencje prasowe przez całą kampanię prezydencką, będzie wiedział, że często, kiedy mam przed sobą wiele kamer, mówię tak, żeby spoglądać do wszystkich, mówił w wywiadzie dla Interii. Numer 3. Dziwne zachowanie posła Bartłomieja Sienkiewicza. 12 stycznia 2022 roku podczas posiedzenia Sejmu miało miejsce dziwne zachowanie posła Koalicji Obywatelskiej. Poseł wyglądał niedyspozycyjnie. Byli? Jeżeli jest jakiś zarzut, bardzo proszę. Szanowni Państwo, druk numer 1844. Po krótkiej chwili partyjny kolega Borys Budka postanowił wyprowadzić Sienkiewicza z obrad. Zostawcie Sienkiewicza, bo się przewróci. Panie marszałku, chyba trzeba alkomat na salę. Alkomat na salę bym poprosił. A tak Borys Budka tłumaczył się z tego incydentu w wywiadzie na Radio Z. Bartek Sienkiewicz podszedł do mnie, by poprosić o rozmowę w sprawie tego, co dzieje się przeciwko rodzinie Brejzów, Krzysztofa i Doroty. Kiedy podchodził do pana, no to wyglądał, że ma taki chwiejny nieco krok, niepewny. Ja nie sugestie wiem, padały to... z sali, że Sienkiewicz może być pod wpływem alkoholu, że jest po prostu pijany. No to pytam, czy w takim razie Bartłomiej Sienkiewicz był nietrzeźwy? To są jakieś bzdury, bo rozmawiałem z Bartkiem Sienkiewiczem i przed debatą, i w trakcie wyszliśmy tą sprawę omówić. No i cóż, tak to jest, jeżeli... Czyli nie czuł pan żadnej wojny alkoholu? Ale nie, to są, ja nie wiem, to jest po prostu poziom debaty sejmowej. Numer 4. 28 września 2023 roku Katarzyna Jóźwiak, kandydatka PiSu oraz jej partner Krzysztof Sitarski, również kandydat PiS do Sejmu, byli gośćmi Radia Z. W trakcie tej audycji Katarzyna Jóźwiak za nie mówiła i nie potrafiła odpowiedzieć na większość pytań prowadzącej program. Ten wywiad stał się totalnym hitem za sprawą dziwnego zachowania kandydatki. Ale jakby nie patrzeć, to partia rządząca potrafi zadbać o swoich ludzi. Jak opisuje Gazeta Wyborcza, bazując między innymi na publicznej informacji, to synowie, mężowie, żony polityków PiS, oni sami i znajomi królika znajdują zatrudnienie w instytucjach publicznych, w spółkach Skarbu Państwa, agencjach rządowych, ministerstwach. To takie praktyki pani popiera? Teraz pytanie do pani Katarzyny Jóźwiak. No nie do końca popieram takie praktyki. Dlaczego?
Nie podoba się to pani, ale dlaczego się nie podoba? Czy dobrze się stało, że program 500+ przemienił się w program 800+? Nie pytasz dalej? Nie. Ten wywiad należy do jeden z najdziwniejszych wywiadów w historii polskiej polityki. Numer 5, 11 grudnia 2023 roku w mediach społecznościowych pojawiło się dziwne nagranie z posiedzenia Sejmu. Na nagraniu widać, jak Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej przeglądała coś na telefonie komórkowym Tuska. Nagle Donald Tusk, obecnie wtedy kandydat na premiera, nerwowo wyrywa jej telefon z rąk i chowa go do kieszeni marynarki. Muszą stanąć przed Trybunałem Stanu. Jeśli nie przywrócimy w Polsce rządów prawa i nie wymierzymy sprawiedliwości, Polska będzie państwem słabym. Musimy pokazać obecnym i przyszłym pokoleniom, że nie ma zgody na łamanie zasad. Numer 6. Incydent w oczyszczalni ścieków. 2 lipca 2020 roku Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba próbowali dostać się na konferencję prasową kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, która odbywała się na terenie stołecznej oczyszczalni Czajka. Drogę zagrodził im jednak poseł koalicji Sławomir Nitras. Zobaczcie, jak to komicznie wyglądało. Niech pan trzyma dystans. Ale pan tu nie pracuje. No pan mi pluje w twarz. Wszyscy widzimy, że jaka jest rola pana posła Nitrasa. I taka, z czego żeby wynika... pan się nie utopił w zbiorniku retencyjnym, proszę pana. Numer 7. Dziwne zachowanie Kidawy Błońskiej. W kwietniu 2020 roku do sieci trafiło nagranie, które przedstawia, jak Małgorzata Kidawa-Błońska dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo podczas posiedzenia Sejmu. Obecnie wtedy kandydatka wpadka na prezydenta najpierw zdejmuje rękawiczkę, zjada cukierka, a następnie zakłada rękawiczkę. Z takimi absurdami mierzyliśmy się jeszcze kilka lat temu. Kolejne dziwne zachowania pokazane są na tych zdjęciach, bez komentarza. Kolejne dziwne zachowanie. Na tym nagraniu możemy zobaczyć, jak posłowie specjalnie zakładają maseczki, żeby zrobić sobie zdjęcie na media społecznościowe, a potem je zdejmują. Na koniec przedstawiam wam dziwne zachowanie posłanki Anny Paluch z Prawa i Sprawiedliwości. Nagranie zostało uwiecznione w sierpniu 2022 roku podczas konferencji prasowej związanej z katastrofą ekologiczną na Odrze. Czy to służb w suwerennym państwie? To jest jedno pytanie. A drugie, proszę państwa, taka refleksja, bo tu padło też z ust innego posła, czy to nie jest podobne do innej sytuacji? A mianowicie i szkodliwie, proszę państwa, i szkodliwie. Otóż chciałbym, proszę państwa, porównać to. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Zachęcam was do obejrzenia tego odcinka.